Proszę Państwa, no niestety już kończy się to spotkanie merytoryczne, ale to nie znaczy, że w ogóle stąd wyjeżdżamy. Tak, chyba ja przy tej takiej okazji zawsze trochę formalnych takich albo i ciekawych informacji, mianowicie zarejestrowanych, albo inaczej zgłoszonych na tę imprezę, na konferencję było 180 osób. Zaakredytowało się to, co mamy potwierdzone obecności, 170, czyli minus 10. A to uważam, że jest normalne, bo różne sytuacje są po drodze, a tym bardziej jak przyjeżdżają ludzie, powiem, no, z przemysłu, no to mają różne zagrożenia po drodze jeszcze. Tak. Wysłuchaliście Państwo, tak jak zapisano w programie, 14 wykładów. Także też jakaś te wykłady, sądzę, że większość Państwa była zainteresowana tematyką tych wykładów, bo obserwuję po sali, a nigdy nie jest idealnie, no bo mamy różne zainteresowania i różne możliwości aplikacji tego, co słyszymy. Ale te działania, te wykłady wyprzedzają ewentualnie to, wiem, co mogę dalej zrobić, skąd pieniądze pozyskać od pana Wasilewskiego, tak? A potem jak spłacać te pieniądze albo jak je zainwestować dalej. Proszę Państwa, pracowaliśmy tym razem pod taką opieką prasy Nowy Przegląd Mleczarski. To jest e-czasopismo, od którym, jak dobrze zrozumiałem, od niedawna właścicielem jest pan Krzysztof Wróblewski, ten, którego znamy, że był redaktorem naczelnym Tygodnik, Przegląd Tygodnik i Poradnik Rolniczy. I również naszym tutaj patronem prasowym był Tygodnik Poradnik Rolniczy, a dzisiaj Państwo zauważyliście, trochę z opóźnieniem zaczęliśmy, bo pojawiła się telewizja TVP3. I teraz to tam zostało wygłoszone przez nas tutaj, co braliśmy udział, to Państwo będziecie mogli zobaczyć, jak my powiedzieli, na tym w internecie. Nie wiem dalej, jak tam trzeba szukać, ale to większość jest dużo, dużo młodszych ode mnie, nie mają problemu. Proszę Państwa, chciałbym też w imieniu swoim, sądzę, że Państwa, podziękować panu prezesowi Kolbowiczowi, bo on wszystko robi, żeby to się odbyło, w cudzysłowie wymusza, żeby zorganizować to, wybiera taki termin, co wielu z nas pracuje, no, a my staramy się tutaj wspólnie dobrać wykładowców. Nie jest to łatwe w tym sensie, że tematyka nasza jest szeroka, bo proszę Państwa, to jak zauważyliście, to adresatem tych wiadomości, tych informacji jest kto? Producent mleka. Tutaj niektórzy mówią rolnik. Nie, to jest producent mleka, to jest fabryka prawie. No. Największej troski wymaga, zresztą komu ja to mówię. Później i również adresatem jest mleczarnia, no wprost mówię. Zacząłem się na tym słowie, tak jakby to był język obcy prawie. Nie? Ten kto przetwarza mleko, i wyrabia różne produkty, a tutaj nie wiem, czy dobrze powiedziałem, jak ten z telewizji tam nie, się tak powiem, zagadywał, powiedziałem, że mleczarstwo polskie jest wiodące, ale mało tego, mleczarstwo polskie musi wyeksportować, możecie mnie Państwo poprawiać, 1/3 wytworzonych produktów, bo my nie jesteśmy w stanie tego w Polsce zjeść. No, oczywiście w stanie to znaczy tak, że nie wszyscy przepadają tutaj, my jeszcze jesteśmy bardzo nastawieni na te produkty, że białko jest inaczej podawane do organizmu. Dalej. No i jeszcze trzecia grupa tutaj tych interesantów albo tematyki była skierowana dla zarządzania, tak powiem ogólnie, czyli ekonomika, jak to sfinansować, jak kierować firmą. To może najmniej było tego, ale dużo było w tej pierwszej części tych spraw związanych z polityką, związaną z gospodarstwem, z przetwórstwem mleka.